Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Dzień dobry Widzewie, 4 listopada 2020 roku, godzina 9.31. Z minimalnym opóźnieniem, a właściwie punktualnie, bo jeszcze dżingle witają Was w ten deszczowy dzień. Dzień dobry, Maciej Wojciechowski, kłaniam się. Deszczowy? Patrzę właśnie za okno, mówię, że w Warszawie pada. No u mnie powiem Ci szczerze, w naszym studio, bardzo takim wirtualnym, rozległym, i akurat teraz nie, ale to w każdej chwili może nadejść chmura taka. No chmury są, więc można się spodziewać w każdej chwili. Nawet coś tam kapie delikatnie, chyba masz rację. Tak mi się przypomniała taka piosenka Here Comes the Rain Again, Eurythmics, kiedyś był taki tytuł. A Eurythmics to znam, to mam wszystkie książki tego zespołu. Dobra, te polskie, to zagraniczne. Tak, dokładnie. Co tam dobrego? A nic dobrego, no nie wiem. Obudziłeś mamy się... nowego dyrektora, radiodyrektorów. Mamy nowego prezydenta, czy nie, no starego prezydenta. Co prawda dla nas to tam interesuje tyle co nic, bo wpływ na to na takiego... Ale ja zakładam kampki. Nibarskiego czy Wojciechowskiego to ma tam pewnie niewielki, ale tak powiem Ci szczerze, lubię to i tak do pół do trzeciej siedziałem w nocy i sobie przeglądałem i no generalnie tak w telewizji nie było nic kompletnie. Jak się zaczęły powtórki wiadomości z 19, bo oglądałem Polsat News akurat, nie staram się być gdzieś po środku, ale potem zaczęli powtarzać jakieś stare, no to wyłączyłem telewizję całkiem i tylko sobie tam gdzieś w internecie śledziłem spływające wyniki wyborów w niektórych stanach i tak fajna zabawa. Powiem szczerze, fajne mają całkiem mają fajny, taki emocjonujący ten system elekcyjny Amerykanie. Bo w Polsce to co? No to jest do 21 lokale wyborcze otwarte, 21.01, włączysz każdą stację telewizyjną, na 3-4 są pokazane słupki, ten wygrał, ten przegrał, dziękuję, do widzenia. No czasami się zdarzy, że są bardzo blisko siebie i potem rzeczywiście czekamy na wystąpienie PKW i te dziadki potem przychodzą, średnia wieku tam 72 lata i oni przychodzą i zaczynają gadać. Po 20 minutach gadaniach, no, że już policzyliśmy z tylu i tylu obwodów i wyniki są takie i takie. No i wtedy mówimy, czyli się nic nie zmieniło. No i tak potem kolejny komunikat za 6 godzin i znowu się nic nie dzieje. A w Stanach, wiadomo, różnice czasowe, od chyba naszego czasu, to od północy do chyba najpóźniej będą zamknięte lokale na Hawajach i tam to jest jakoś godzina naszego czasu. Chyba 10, więc jeszcze się nie zamknęły, tak mi się wydaje, albo dopiero 11 gdzieś. Więc masz non-stop Friday. Jest XXI wiek, Michale, w Stanach. To znaczy, masz stronę internetową, gdzie możesz sobie wejść i widzisz na bieżąco zliczane głosy z każdego stanu. Na ilość głosów oddanych procentowo. Fajnie to wygląda, fajne emocje, bo co chwila, te lokale się zamknęły, no to sprawdzamy. Są wyniki z tych lokali, sprawdzasz, ile w danym stanie jest głosów elekcyjnych, dopisujesz jednemu czy drugiemu kandydatowi, lecisz do kolejnego stanu, bo tam się zamknęły, tam są zliczane. No powiem Ci, emocje są, jak ktoś lubi takimi rzeczami się emocjonować, to ten system jest bardzo fajny w Stanach. No wiadomo, Stany, fajowa jazda, Zjednoczony chłopot flag. No Stany Zjednoczone to jest kraj bardzo fajny, oryginalny. Pewnie niektórzy lubią, niektórzy nie lubią. Ja raczej zaliczam się do tych, którzy lubią, no bo muzyka, no bo jeansy i taka tam popkultura. A to prawda, że jesteś tak? fanem country? Nie jestem. Jeżeli to miało być śmieszne, to nie jestem, aczkolwiek lubię Johnny'ego Casha czasami. No właśnie, Johnny Cash, Bob Dylan i cała ta ekipa. Bob Dylan to raczej folk, nie country. Pewnie byś tam parę trochę podciągnął, nie? A, to wiesz, wszystko można podciągnąć, pociągnąć, naciągnąć i tak dalej, ale to nie ta pora, żebyśmy tutaj o ociąganiach rozmawiali wszelakich. Słuchacz Adam pisze, że nad morzem ładnie słoneczko operuje i pozdrawia, też pozdrawiamy Adama i wszystkich jego bliskich. Nie wiem, czy słoneczko operuje, to że coś się zmieniło w ustawie aborcyjnej, czy nie? Nie wiem, czy to do tego. Nie, podobno nie opublikowali wyroku, a termin minął o północy. I co teraz? Bo wcześniej opozycja grzmiała, że
nie publikują wyroków, a teraz chyba im jest to daleka. Nie są nieważne, nie będziemy wchodzić w politykę. Będziemy stąpać. Natomiast o naciąganiu mówiłeś, no to mi się skojarzyło, bo dostałem rano taką zaskakującą informację, notification tak zwane, czyli powiadomienie, że pani prezes ożyła, zmartwychwstała i Tak. przemawia do ludu. Nie wiem, czy już teraz, czy już zaczęła, czy jeszcze nie zaczęła, czy może już skończyła, no bo przygotowania do naszego programu trwają, no także, że zawsze się Kolejny to sukces w każdym razie. zlewa się to. Ale a propos naciągania, to od razu Twitter zaczął zadawać pytania, czy znowu będziemy mieli drugą falę epidemii kłamstw i naciągania kibiców, a może pani prezes tym razem powie coś bardzo fajnego, bardzo porządnego i będziemy chwalić. No ciekawe, ciekawe, czemu Ale musimy pani prezes chyba przyszła zaprezentować, przepraszam, nie wiem czy dobrze, bo Aha, rano dyrektora wyczytałem, sportowego. zaprezentować dyrektora, czyli pokazać swój kolejny sukces. Ja myślę, że też mogę w rolę takiego dyrektora się wcielić bez słuchania. Już pewnie się domyślam, co on powie, czyli będą ogólniki i będzie dobrze, będzie fajnie w Czy Widzewie. chcesz mi powiedzieć, że pani prezes będzie na antenie klubowego radia po raz pierwszy od lipca, czyli od 4 miesięcy Wtedy świetnie wypadła i tam, nie świetnie będzie wypadła. pytań o to, jak wygląda sytuacja kadrowa drużyny, nie będzie pytań o to, jak wygląda program lojalnościowy, wdrażanie nowych systemów informatycznych, jak wyglądają finanse klubu po 11 miesiącach 2020 roku, czego nie wiemy, bo raport był za poprzedni rok. Nie będzie pytań o to, dlaczego kazano w maju, tak, czy w czerwcu kibicom zbierać kapsle z piwa robotniczego, bo będzie super, hiper, zajebisty konkurs i już wkrótce szczegóły i minęło 5 miesięcy, ani słowa na ten temat nie ma nigdzie, i udają, że tego nie było. Nie będzie pytań o branding stadionu, o brak flag w masztach, o brak podświetlenia herbu czy pomnika. Nie będzie pytań o brak obchodów 110-lecia. Nie będzie o to pytań. Będzie tylko pytania o to, że pan Tomasz, tak? Wichniarek, chyba pan, tak, pan Tomasz Tak. się pojawił w klubie. Tak, mniemam, czy bo nie wiem, może masz. Ja myślę, że pytań nie będzie, dlatego że jesteś mało rozgarnięty. Przykro mi to mówić. Rano się nie obudziłeś, drogi Maćku. No nie będzie takich pytań, bo przecież jest jedna odpowiedź na to pytanie. Ona Na brzmi C. COVID, nie Znaczy pisze koronawirus. się przez C, a czyta się przez Tak, K. tak, tak. W związku z tym, no po co takie pytania zadawać? Przecież to wszystko, te pytania. I odpowiedzi na nie można byłoby udzielić i pewnie nie starczyłoby audycji tej porannej, także myślę, że takie mogliby zrobić z panią prezes dwugodzinną rozmowę, gdzie gdyby nie COVID, to by mogła popisać się całą listą odpowiedzi, bardzo takich wręcz barokowych. Zresztą pani prezes jest wielbicielką, tak jak pamiętam, przynajmniej jak przyszła do Łodzi, była wielbicielką literatury barokowej. Ona jest taka barokowa rzeczywiście, nasza pani prezes. Co nie No jest więc na... żadnym zarzutem, tak? Tylko takim raczej Nie, ale ja stwierdzeniem. baroku nie lubię akurat. Ale to Ale to już jest jest kwestia kwestia gustu. subiektywna, nie? Tak, natomiast no, tak jak mówię, no pewnie byłyby bardzo takie kwieciste, nomen omen w przypadku sukienek, odpowiedzi pani prezes Pajączek, no ale COVID, no musimy się pogodzić z tym, że jest COVID i tak za dużo byś chciał, nikt nie przewidział COVID-u, tego co się będzie działo. Na pewno tam były rozmowy bardzo zaawansowane z drobnymi sponsorami, z dużymi sponsorami, etc., etc., no ale no niestety, no jest pandemia, nie? No tak. Ja chciałbym tylko słówkiem dosłownie zmienić temat, ponieważ przed momentem odpaliliśmy na naszym Twitterze radiowym ankietę. Ta ankieta jest nieprzypadkowa, nie ma ona związku z panią prezes i z jej występem radiowym, absolutnie. Jest ona związana z premierą naszego nowego programu, który dzisiaj o 21 wystartuje, pod tytułem Grill u Janusza. Mówiliśmy o tym sporo na antenie naszego radia w ostatnich dniach, żeby wam przybliżyć niejako zasadę tego programu. No i główną taką zasadą jest to, że zawsze w dniu programu rano będziemy wam serwować taką ankietę, w której wy możecie oddawać głosy. Ona jest tak zaplanowana, że zakończy się mniej więcej około 21:50 i wtedy prowadzący program, czyli przeciętny Janusz Sprostoj, będzie mniej więcej na 10 minut przed końcem programu odczytywał wyniki i się do nich odnosił. Także, drodzy słuchacze, mamy wielką, olbrzymią prośbę do was. Przerzućcie na swoich Twitterach tę ankietę. Niech ona pójdzie jak najszerzej, niech ten głos społeczności będzie jak największy. Pytanie jest takie, które zadał sam autor. W którym obszarze Widzew ma dzisiaj najwięcej do zrobienia?
Do wyboru macie cztery odpowiedzi. Centrum zarządzania, czyli zarząd, dyrektor sportowy, właściciel i tak dalej. Pion sportowy. Dodatkowo mamy sprzedaż i marketing oraz akademię i infrastrukturę. Który aspekt uważacie za najważniejszy na ten moment? Pewne odpowiedzi już się pojawiają, z tego co widzę. W ciągu minuty 6 głosów nam przybyło. Nie będę mówił, jaka jest w tej chwili proporcja, żeby niczego nikomu nie sugerować. Prośba do Was, oddajcie głos. Dajcie retweet tak ze swojego konta na Twitterze, żeby do Waszych znajomych, którzy Was obserwują, też to trafiło i wieczorem sprawdzamy wyniki. No i o 21:00 program rusza, więc bądźcie z nami, bo myślę, że będzie to ciekawa audycja. Program już rusza u Janusza. Ciekawy jest... Rusza u Janusza. Tak, ciekawa jest ksywa, zawsze mówiłem, podobał mi się ten nick. Zobaczymy, co Janusz tam wyczaruje. Sam będę słuchał, jeżeli będę pamiętał, a może ktoś mi powiadomienie przyśle. Bo jestem ciekaw, czy to będzie takie grillowanie, program jest taki no, nieokreślony, czy będzie tak Januszowo, że tacy panowie z wąsem usiejący w takich podkoszulkach bez rękawów, z wylewającymi się brzuchami na zewnątrz. Z takimi siatkowymi podkoszulkami. Tak, resztki nie? Włosów takie są takie z reguły jak po... Kurczę, leciało mi z głowy. No, żel, ale to się inaczej nazywa. Brylantyna, ale to nie brylantyna, tylko naturalna brylantyna potna. I czy to będą takie rozmowy, czy... No, woda z cukrem i tak dalej. Nie. No, założenie jest takie, że grillu Janusza, ten grill ma polegać na tym, że Janusz zaprasza kumpli. Weźcie piwka ze sobą, mięcho już jest zamarynowane, wrzucamy na róż, smaży się ten... To nie jest grill, w sensie grillujemy... kogoś wrzucamy na ten grill, tylko smażymy tam mięcho, a Janusz przy okazji, że sobie panowie siedzą, piją piwko, jedzą dobry karczek, czy tam jakieś inne steaki z barbecue, to sobie rozmawiają na tematy bardzo ważne tematy dotyczące Widzewa, ale w sposób luźny, o tak bym to ujął, czyli takie w luźne podejście, luźny klimat, ale do spraw bardzo ważnych, więc jak najbardziej taka mieszanka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taki sos miodowo-musztardowy, czyli słodkie z ostrym nam się zapowiada. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja właśnie zagłosowałem w tej sondzie, ankiecie, no ale mam problem, bo nie można, bo tutaj w którym obszarze Widzew ma dzisiaj najwięcej do zrobienia, mówiłeś, jakie to są podpunkty, no moim zdaniem w każdym absolutnie, nie wiem, co tutaj jest mniej do zrobienia. No gdzieś jakiś priorytet trzeba wybrać na potrzeby programu po prostu. Ja wiem, że mało tego, pierwotnie chcieliśmy, Janusz chciał zrobić 6 odpowiedzi, jeszcze bardziej to rozdrobnić, no ale niestety Twitter pozwala tylko na 4, więc musieliśmy to trochę ciąć. Na razie sprzedaż i marketing prowadzą, 41,7 głosów. No więc nie wiem, co wy chcecie od sprzedaży i marketingu, dlatego że uważam, że to akurat funkcjonuje dobrze. Zmienia się też kierowników sklepu co jakiś czas, bo każdy jest coraz lepszy, więc tutaj jestem trochę zdziwiony. Jestem zadowolony, sklep nie świeci pustkami, coś tam zawsze można sobie wybrać, a jeżeli marudzicie, to macie internet i możecie, albo możecie iść do Fanatyka i sobie tam coś wybrać. No już takie naprawdę. Sprzedaż i marketing uważam, że jest dobra. Marketing też jest dobry. Kibice coś wymyślą, klub się pod to podepnie, więc jakoś to działa. No to zgoda. Ja robię też na swoim Twitterze tutaj, przepraszam, lekką reklamę, żeby szło szeroko, tak? Żeby każdy tutaj, że tak powiem, zaangażował się w ten temat i wrzucił na swojego Twittera tak zwany retweet. Nie wiem, że to trudne słowo, Michale, to taki... Mhm. Taki tam żarcik. O. Dobra, no to z mojej strony obowiązek spełniony, obywatelski, widzę obowiązki, ten obowiązek obywatelski, widzewski spełniony. Zagłosowałem, namówiłem innych, make Widzew great again. Ja na centrum zarządzania wszechświatem, zagłosowałem. Wszechświatem. Więc, a podoba mi się ta ankieta ogólnie, no i Akademia Infrastruktura, też nie rozumiem tego pytania, bo przecież Akademię mamy, a ośrodek na Olechowie już się buduje, jak mniemam, więc no, myślę, że sprawa jest załatwiona. Jeszcze nie buduję, no zerkam sobie na frazę na Twitterze, wiesz, frazę Widzew, czy są jakieś pierwsze odzewy po programie z panią prezes, no bo to jednak jest wydarzenie, skoro no, postać numer jeden w spółce się pojawia publicznie, medialnie, ale na razie niewiele.
W radiu tylko powiem, że za chwilę postać pani numer prezes, jeden podobno niedługo już, tak mówię. No wiesz, no każdy prezes... A tak mówią od roku co najmniej. No właśnie, ale każdy trener, prezes przychodząc to od razu też podpisuje swoje wypowiedzenie, jak to kiedyś mądrze powiedział jakiś człowiek, już nie pamiętam który to, ale z piłki jakiś, że jednocześnie podpisując kontrakt z klubem podpisujesz też swoje zwolnienie, no bo to jest tylko kwestia czasu. Ale tak jak mówisz, od roku już to trwa. Zizu tutaj coś nam napisał, cytując panią prezes, że to ten legendarny pion sportowy i dalej mamy wielokropek trochę własnej. Po co prezes, który dużo gada, nie. No nie wiem, to jest taka trochę to ja opinia. Odpowiem. Właśnie prezes, który dużo gada, do radia się nadaje, bo w radiu trzeba dużo gadać. Więc o co te pretensje? Też no, nie, pajączek nie. Źle, jak dużo gada. No do radia w sam raz. Na razie mamy ciszę w temacie. Może coś się będzie później pojawiało. Michale, pytanie mam do ciebie odnośnie spotkania z Miedzią Legnica. Jak ty uważasz, czy dojdzie do skutku? Mamy dzisiaj środę, tak? Dobrze kombinuję? Środę. Dwa dni do meczu i sytuacja, przynajmniej na wczoraj, nie poprawiła się odnośnie sytuacji zdrowotnej. Nie, no było pięciu chyba nowych. No, powiedział Marcin Olczyk, napisał, że niekoniecznie, że dopiero dzisiaj mają się pojawiać, że... Widocznie Marcin Olczyk jest dobrze poinformowany, jak zwykle zresztą. No, taka jego rola, takie jego zadanie. No, pisał, że Marcin to Olczyk... To dzisiaj się pojawią i zaczną grać. No nie wiem, myślisz, wiesz, że tak, że nie będzie kolejnego przekładania? Znaczy, ja wiem, że nie masz wiedzy, tylko bardziej pytam cię o twoje przewidywania, twoje prognozy. To zależy, czy dzisiaj wszyscy będą już, albo ty to rzeczywiście pięciu, sześciu trenować, bo tam jeden bramkarz był chyba z tych trzech, z tego co mi wiadomo wczoraj na treningu, ale może Marcin Olczyk ma większą wiedzę. Natomiast, no nie wiem, no ja bym grał chyba. Trzeba wziąć pod uwagę, że tak możemy w nieskończoność te mecze przekładać. A i tak ci piłkarze przecież, którzy wrócili z tej kwarantanny, to w pełni sił nie będą, więc no nie wiem, dla mnie można, ja bym wolał grać, bo kiedy będziemy potem te mecze nadrabiać? Nie wiem, poza tym wiesz, no podejrzewam, że w klubie nikt nic nie wie. A w Miedzi chorują, czy nie? Czy się nie dowiadywałeś? W Miedzi cisza. Chyba skoro nie chorują, to znaczy, że są zdrowi. Domniemanie zdrowotności teraz panuje w Polsce. Już nie tylko niewinności, ale jak nie udowodnią ci, że jesteś chory, to znaczy, że jesteś zdrowy. Czyli jak nie robisz testów w ogóle... Może u nas jak nie mieli objawów, tak? No tak, może u nas jak piłkarze nie mieli objawów, to trzeba było też nic nie robić, tylko grać. Nie wiem, no to jest w ogóle dziwna sytuacja, bo jednak gdzieś tam na świecie grają. Dzisiaj jakoś słyszałem, że Lech Poznań gra z jakimś belgijskim zespołem, już nie dosłyszałem nazwy. Leroy chyba. Nie, Leroy to oni wyeliminowali. Nie, przepraszam, to ich wyeliminowali po drodze do... Nie mają chyba belgijskich. Mają... A, ja właśnie! Tak, bo, przepraszam, bo... Możliwe, bo mają na pewno Rangersów, z którymi przegrali, mają Benfica, z którymi przegrali, mają jeszcze... Standard Liège, czyli Belgia, masz rację. Natomiast przypomniałeś mi o jednej rzeczy, patrz, wyleciałoby mi z głowy, gdyby nie twoja wypowiedź. Otóż, a to jutro ten mecz chyba Lecha, tak? Jutro. Natomiast przypomniała mi się ważna rzecz, o której w nocy już wspominał Kamil z WTM-u na naszej grupie wewnętrznej. Muszę o tym wspomnieć, dzień dobry widzowie. Otóż dzisiaj jest rocznica, tylko nie pamiętam która, ale zaraz to sprawdzimy. Dzisiaj jest rocznica słynnej bramki Mateusza Możdżenia z Manchesterem City. Tak nie mam, bo wtedy Mateusz Możdżeń no, nie byle przeciwko komu strzelił tę bramkę i tak jakoś przylgnęła do niego łatka od tamtej pory. Rzeczywiście, 4.11.2000 to dziesięciolecie, 10 lat temu był ten mecz rozgrywany w Poznaniu. Lech pokonał Manchester City 3-1 wówczas w składzie kolejorza oczywiście the one and only Mateusz Możdżeń, 90. minuta, bramka na 3-1, rzadkiej urody, z dystansu strzał i od tej pory za każdym razem, gdy jest Mateusz Możdżeń przy piłce, to ludzie śmieją się, że to jest zawodnik, który świetnie strzela z dystansu. Raz mu wyszło na 20 lat kariery, ale akurat w meczu, w którym no, wszystkie oczy były zwrócone na Lecha, no bo grał z Manchesterem City, no, jeszcze nie tak mocnym jak dziś, czy 2 lata temu, ale i tak nie byle kim. No i właśnie dzisiaj jest dziesięciolecie tej słynnej bramki, słynnego Mateusza Możdżenia, słynnej bramki, który potrafi strzelić z dystansu, więc ciekawe, czy do Mateusza Możdżenia już dotarła ta, czy jest świadomy, że to dzisiaj mija dziesięciolecie, no ale patrzę, czy na skład City, Shay Given, Micah Richards, Dedrick Boyata, John Lescott, Wayne Bridge, Sean Wright Phillips,
Patrick Vieira, no, legenda, Pablo Zabaleta, James Milner, Adam Johnson, Emmanuel Adebayor, jeszcze wchodzili z ławki Aleksander Kolarow, David Silva i Vincent Kompany, no więc naprawdę gwiazdy, 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 ale wygrał 3-1, to dzięki Możdżeniowi, chociaż Możdżeń, co ciekawe, wszedł z ławki w tym spotkaniu, nie był podstawowym zawodnikiem, Semira Stylicia zmienił, także gratulujemy Mateuszowi raz jeszcze i 42 tysiące widzów wtedy oglądało jego piękne trafienie, 10 lat od bramki Możdżenia z City. Czy no ciekawy tak, jestem, czy chociaż raz... w Lechu powinni obchodzić tę rocznicę. Tak, ale teraz Możdżeń nie znasz. Wara od Możdżenia. Tak, jak, wiesz, jak zmarł świętej pamięci, jak zmarł święty, tak, jak zmarł święty, twój krajan, jak zmarł świętej pamięci, jak zmarł świętej pamięci Wodek Smolarek, Włodzimierz Smolarek, no to też pierwsze z kondolencjami ruszyła Legia Warszawa, że to taki wielki, zasłużony były legionista. Jakoś zapomnieli, że przez 3 lata tam gdzieś go za karę wcisnęli do jakiejś stajni, żeby z końmi biegał, bo nie chciał kontraktu podpisać, bo się zaparł, więc go wtedy gnoili, próbowali zmusić do tego, żeby do zmiany zdania, no ale jak zmarł Włodzimierz Smolarek, no to Legia była pierwsza z kondolencjami, z ale to ja nie będę krytykował tego, bo uważam, że Legia akurat i pamięta o swoich piłkarzach, i żyjących, i zmarłych, i jakkolwiek możemy mieć niechętnie nastawieni do Legii. To jednak klub może się wiesz, uczyć od Legii. Ale ja nie porównuję teraz Legii do Widzewa, tylko samo zachowanie Legii jest, pewien niesmak powoduje, kiedy bierzesz człowieka, powołujesz go do wojska, tak jak gro innych i korzystasz z tych przywilejów i w ten sposób budujesz swoją wielką Legię, wielki CWKS, z którego jest tak dumna cała Żyleta, to powołujesz go do wojska, a jak on nie chce grać w Legii, no to go karnie do jakiejś kompanii wrzucasz tam i przez 2 lata. Chyba nie do końca tak było, wiesz, bo tam były te legendy o tym, że on gdzieś w stajni i tak dalej. Nie wiem, trzeba by było gdzieś bliżej się książka Smolar jest, poczytaj sobie, ja czytałem i tam jest opisane. Ale wiesz, w książkach ruch. Wiadomo. To, co jest napisane, to... Z Nibarskim nie da się skrytykować Legii, no przecież nie, ja muszę mu głos odebrać. Wyszło wszystko znowu, tu szydło z wora. Dobrze, tak, Legia miała prawo. Gnoiła Smolarka. Gnoiła Smolarka przez 2 lata, bo nie chciał tam grać i się zaparł, że chce wrócić do Widzewa. A teraz pokazuje charakterystyczny gest. Jak Władysław Kozakiewicz w Moskwie, tak? No tak, tylko trochę inny. W każdym razie, drogi Maczku, tak zupełnie poważnie, bo tu byłeś taki ciekaw, co pani prezes mówi w radiu i tutaj przeciętny Janusz z Prostej już napisał, że jedzie swoim kwiecistym językiem i tutaj jest cytat, uwaga, jeżeli Akademia nie ma dobrej renomy, to dlaczego dziecko ma przyjść do Akademii? Tak, to jest pytanie pani prezes? No, nie, no tutaj jest ze znakiem zapytania. No, nie wiem, dlaczego pani prezes po 1,5 roku tutaj bycia w Widzewie zadaje takie pytania. Rozumiem, że Akademia nasza nie ma dobrej renomy. W związku z tym, dlaczego Maciej Szymański jeszcze pracuje? Wywali Szymańskiego. No, pani prezes stwierdziła, że nie ma dobrej renomy. No. Tak, ma dobrej renomy. No to dlaczego dziecko ma przyjść do Akademii? Czyli no, to nie musi. Albo dzieci niech nie przychodzą do Akademii, bo nie ma dobrej renomy nasza Akademia. Takiej samokrytyki dawno nie słyszałem z pani prezes. No nie wiem, nie rozumiem. Ja przecież to nie jest samokrytyka, że to jest raczej uderzenie w Ale przecież Akademia, kto zarządza Akademią? Maciej Szymański, no ale on jest, to jest wszystko elementem spółki, której prezesem jest pani prezes. No, myślę, że pani prezes trwa, podpisze nie? dzisiaj po prostu wiem, zwolnienie pana Szymańskiego. Nareszcie. Powiem, że nie, bardzo powiem dobrze, tak, pani nie będę, prezes, nie będę komentował, przepraszam, tych, bo to z kontekstu może być wyrwane, trzeba byłoby całą szybką wypowiedź usłyszeć. Dobrze, na co tak chodzi? Zwolnić Szymańskiego. A sobie tak, no wywalić go w pis. Ja mogę być dyrektorem Akademii też, będę ładnie opowiadał o Akademii. No to jak tak. Tylko no to... tak 15 tysięcy. Ale ja mówiłem o tym, że Maciej Szymański ma o tyle. Ja mówiłem o tym, że Maciej Szymański ma o tyle łatwiej na przykład niż prezes Pajączek. Proszę opowiadać o czymś, czego nie ma, jak ma dużą wyobraźnię. No bo jego, bo to czy on mówi prawdę teraz, czy nie, no to poznamy efekty za 5, 6, 7 lat. Jak już dawno może nie być wtedy w Widzewie, bo będzie gdzie indziej będzie to opowiadał i się może okazać, że owszem, miał rację i owoce jego pracy są bardzo, bardzo dobre, bardzo pozytywne, a może się też okazać, że nie. Ja nie chcę krytykować Macieja Szymańskiego, absolutnie jestem daleki od tego, żeby podważać jego pracę w tym momencie, ale faktem jest, że można powiedzieć teraz wszystko, a to i tak będzie zweryfikowane za kilka lat i w tym sensie ma łatwiej Maciej Szymański niż na przykład ci, którzy się zajmują pierwszą drużyną, gdzie kibice wymagają wyników od razu, na już, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Tutaj jest trochę trudniej, nie? W tym wypadku, tak mi się przynajmniej wydaje.
No pewnie tak. Ja póki jeszcze pamiętam, to pewnie będziesz kalendarium. Zaraz będziemy mówić, co tam w kalendarium 4 listopada słuchać, ale jest prośba od Sosena i prośba jest no, taka trudno odmówić, żeby przypomnieć, że trwa cały czas licytacja dla tej chorej dziewczynki, dla Nikoli. Można o tym przeczytać na różnych naszych stronach, na Facebooku, na Twitterze, także jeżeli możecie się dorzucić, to przypominamy o tej zacnej akcji, że licytujemy po prostu pieniądze dla chorego dziecka. No tak, no to Alopauza zapanowała, cóż tak to powiedzieć, chwila cóż ciszy. powiedzieć. Nie, no oczywiście, no przyłączamy się do wszystkich akcji charytatywnych, apelujemy o to, żeby ludzie brali w nich udział, bo słabszym trzeba pomagać, no tak już ten świat jest zbudowany. Słabszym, w tym wypadku chorym, no tak to można ująć. Czy my mamy dzisiaj jakieś urodziny czyjeś, czy ty jesteś na bieżąco z kartką, czy ja mam przeglądać moje przepastne archiwum? Nie, to nie jestem na bieżąco, ponieważ myślałem, że jak ty jesteś, to będziesz. No A najlepiej ja się, myślałem, że jeżeli jak ty chodzi o jesteś. kalendarium, to prowadzi z Andrzej, Andrzejem tak, on ma koni, to Klempą, bo jest jego Andrzej jest konik. zawsze przygotowany, zawsze te składy czyta. Ja mówię taki Tomasz Hajto Radia Widzew, Andrzej Klempa, Ale Tomasz wymieni Hajto, to skład. trochę tutaj no, przesadzasz z tą nobilitacją Dlaczego? dla No Andrzeja. tak, Oczywiście, Andrzej no bo jeszcze Tomasz nikogo na Hajto to z pasach głowy nie przejechał. wypowiedział, a Andrzej to czyta wszystko. Ale pracę wykonuje oczywiście. No nie, no A skąd żartujemy wiesz, sobie. że czyta? Skąd wiesz, że czyta? Myślę, że się na pamięć No, uczy. może, no chyba, że jeżeli tak, to szacun, Andrzej, to zwracam honor, sprawdzam 4 listopada i Coś czy tu się mamy zdarza. tak, czy mamy jakieś urodziny? Wczoraj Andrzej Michalczuk obchodził urodziny. Ciekawe, czy pan Klimaszewski pojechał z kolejną torbą z Biedronki. Wspomnianym tutaj Andrzejem Klembą a propos. Tak, tylko że Andrzej wtedy chyba był, z tego co pamiętam, na innym stanowisku i to nie on, że tak powiem, no A może tam nie tam. ma co usprawiedliwiać Ale nie, w sumie Andrzeja, bo tak, tak, był Lęba, ty jedźmy koni. wieśniaku, ty nie masz w ogóle wyobraźni, Nie może się wiesz. teraz odezwać, to No jasna właśnie, jak nie sprawa. ma głosu, to tym bardziej możemy go zgrillować, a później będziemy go przepraszać. Andrzej, to opatrzy nas, zrozumiałeś, to były zdania wyrwane z kontekstu. Je, są urodziny, 4 listopada, 77 rok, Tomasz Michalski. No proszę, tak, jesteśmy A, przy. był taki, pamiętam. Brat Radosława Michalskiego, chyba Tak, starszy brat, jeśli dobrze pamiętam. nie chyba Tak. młodszy, Młodszy, starszy, młodszy, tak, młodszy młodszy. o 8 lat, faktycznie, młodszy o 8 lat. Debiutował w Widzewie w roku 2006, to był ten pierwszy Widzew bońkowy chyba, nie? To było jakoś tak, gdy się Tak, tak, odradzaliśmy, tak, 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 tak. jakoś tak te lata. Więc składamy życzenia, 43. urodziny pana Tomasza Michalskiego, w środku pomocy grał, chyba tak jak brat, tylko bardziej był taki, nie, on miał chyba charakterystykę bardzo podobną, czyli taka ósemka typowa, nie? Czyli trochę defensywny Tak, a pomocnik, jak tak o trochę Tomaszu, to mi ofensywny. się skojarzyło a propos Tomasza i koronawirusa i Widzewa. Tomasz Golob ma właśnie COVID, dzisiaj w radiu usłyszałem. No i tak się zastanawiałem, tak jak kiedyś chyba rozmawialiśmy w radiu tutaj u nas, że w Widzewie to jest tajemnicą, a teraz przecież no, powinniśmy dbać o marketing. A propos, to teraz jest w dobrym tonie powiedzieć, że ma się koronawirusa, bo choroba jest modna. Więc jakby ujawniono nazwiska tych chorych piłkarzy, którzy i tak kibic, który chce, to i tak wie, którzy piłkarze są chorzy. No ale nie wiem, co o tym sądzisz. No choroba jest na czasie, tak a propos marketingu. Można byłoby powiedzieć, którzy piłkarze mają koronawirusa. No celebryci się chwalą, jak tylko ktoś ma koronawirusa. No Zbigniew Boniek też przecież od razu poinformował, że jest zarażony. A No, to widzę, jest, jakoś no tak jest to tak, to jest ukrywane. jego sprawa. No, jakby sobie pan X czy Y Ale chciał. to jest marketingowo dobrze brzmi. No. Ja bym zrobił jakieś wideobloga z którymś z piłkarzy, który bym mu, mogę mu pisać nawet teksty, żeby sobie wymyślał, ale dobrze. Źle się czuję pierwszy dzień. No właściwie nic mnie nie bolało, ale cieszę się, bo nie poszedłem na trening, więc jest jakiś plus. Cholera, myślałem, że będę mógł do galerii handlowej wyskoczyć, ale tu mi mówią, że nie mogę. No ale już przyszła policja, więc chyba teraz mogę do manufaktury na chwileczkę. Więc wiesz, to byłoby ciekawe, tak sobie myślę. No, powiem ci tak. Myślę, że byłoby bardzo ciekawe zrobić taką, albo zrobić na przykład taką sondę, głosowanie. Zgadujcie, który, nie? Zobaczymy, kto będzie. Kto Kto mógłby trafi być twarzą? wszystkich 8, którzy byli na izolacji, to na przykład dostaje koszulkę, a nie, koszulek meczowych nie ma. O! To dostaje, nie wiem co jest, książkę, jak wkrótce Tutaj dostanie nie ma, ale książkę, nie bądź ale tak, bo wkrótce już za. będzie.
Czy to są wszystkie jakieś widzewskie daty dzisiaj, bo zaraz trybuna nie pracowa. Nie wiem, właśnie patrzę na tą trybunę prasową, tak jednym uchem cię słucham, jednym drugim tam pracuję i powiem ci, że kiepsko coś dzisiaj, dziennikarze się nie popisali, bardzo mało tematów, dawno tak nie było. Natomiast... Ale to słuchaczy, poproś słuchaczy, żeby dostarczyli więcej informacji na temat tego, co mówiła jeszcze pani prezes. Tak, odpalimy linię telefoniczną, spojrzę jeszcze Michale na kartkę z kalendarza pod kątem, bo jeżeli chodzi o urodziny, nic więcej nie znalazłem, ale zobaczmy jakieś dawne mecze, 73 rok, 2-0 z Gwardią Koszalin, zwycięstwo 84, 2-0 z Legią Warszawa, zwycięstwo wspominany tu już świętej pamięci Smolarek oraz Tadeusz Świątek, autorami bramek, rok 90 remis 1-1 z Koroną Kielce, gol Łapińskiego, 92 remis ze Stalą Mielec 1-1, gol Koniarka, ale to wyjazdowy mecz, 95 znowu mecz ze Stalą Mielec, znowu wyjazdowy, ale zwycięstwo, Citko Miążkiewicz. To był chyba ten mecz, gdzie ten słynny wywiad Franciszka Smudy miał miejsce na trybunie. Gdzie, a co, Maliny, tak? Tak, gdzie kamery uchwyciły, tak, jak tam ktoś ubliża trenerowi z trybuna w trakcie programu wywiadu. Franciszek Smuda nagle zawiesza głos i krzyczy tam do tego faceta na trybunach: ty, gdyby nie ja, to byś tu maliny sadził. to, i w tym meczu Marek Citko strzelił bardzo ładną bramkę piętą. Już wtedy miał dryg do takich efektownych goli. Rok 2000, remis 1-1 ze Stomilem Olsztyn, bramka Daniela Bogusza. 2000, musiałem powiedzieć, że wygrywaliśmy wszystko, albo co najgorzej remis tego dnia, ale w roku 2006, 4 listopada, 0-3 przegraliśmy na wyjeździe z Odrą Wodzisław Śląski. W 2015 roku czwartoligowy Widzew wygrał u siebie 2-0 z Polonią Piotrków Trybunalski. Pamiętam, że miały to miejsce w trakcie dnia, chyba o 13 mecz był rozgrywany, dramatyczna frekwencja, to był chyba ten mecz właśnie z Polonią. Ale zwycięstwo 2-0, Daniel Maczurek, Kamil Bartos i rok 2017, porażka u siebie z UKS-em Łomża 1-2. Bramkę strzelił wtedy Ostaszewski Mateusz, który niedawno karierę zakończył. A my jeszcze jesteśmy winni, zapomniałem, przecież czytałem o tym i wyleciało mi z głowy, że dzisiaj 53. urodziny obchodzi the one and only Radosław Mroczkowski. Także panie trenerze, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i radości w życiu. Bo w naszym przepastnym archiwum nie ma dat trenerów urodzin i to musimy uzupełnić, bo nam to umyka. Także gratulacje. Życzenia najlepsze dla trenera Mroczkowskiego. Tak, który bardzo sympatyczna postać. Widzewiakiem był, jest i będzie i możemy różnie oceniać jego charakter, jego pracę w Widzewie i tak dalej, natomiast nie można ukrywać, że jest Widzewiakiem i w takim dniu jak dziś należą mu się po prostu życzenia od nas wszystkich, od całej redakcji Radia Widzew kierujemy na nie wiem na który postój, żartobliwie mówiąc. No dobra, no to byłoby chyba na tyle, Michale, bo jest 10:02, chyba że masz coś jeszcze do dodania, to bardzo proszę. Do dodania nie mam właściwie nic. Też przyłączam się do życzeń dla pana Radosława Mroczkowskiego. To jeden z ulubionych trenerów Macieja Wojciechowskiego. I tym akcentem mówię cześć. Do usłyszenia. Wracam niestety tutaj jutro, więc jeszcze będziecie musieli mi rano znieść. Cześć, Maćku. Cześć. A ja zapraszam. Męcz się z trybuną. Tak jest. Męczę się. Zapraszam was na męki. Słyszymy się za kilka chwil. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.